Siemaneczko, witam Was w kolejnym vlogu już na oficjalnym rozpoczęciu sezonu, na oficjalnej mojej zasiadce. Na gdzie? Na łowisku krążno. I słuchajcie, no stał się cud, nazwijmy to. Jestem tutaj zaledwie od 3, może 4 godzin, natomiast zestawy w wodzie są od 2 i mam rybę. Mam swoją pierwszą rybę tego właśnie sezonu. Zobaczcie. Super. Powiem Wam, że nawet taka mała rybka, no bo ona gdzieś ma około 10 kg, zarąbiście mnie cieszy. Jest to moja ryba pierwsza w tym sezonie, także na pewno ją zapamiętam. Tak jak Wam wspominałem, zestaw leżał, no ten kij może leżał z 1,5 godziny. Jest to moja najpłytsza miejscówka. Jestem na stanowisku numer 13, obławiam. I słuchajcie, ta rybka wzięła nieopodal stąd. Dosłownie 2,2 metra głębokości. No, postawiłem zestaw na takiej głębokości z racji tego, tak jak widzicie, słoneczko. Piękna jest pogoda, około 12-14 stopni na tą chwilę. I udało się. Udało się. Bardzo mała przynęta, 14 mm. Wiosenny Crimseed waftersik. Dosłownie PV-ka i odrobina towaru, ale co do taktyki i tak dalej, to sobie opowiemy później. To jest dopiero początek. A ja mam się czym cieszyć. Zobaczcie ją jeszcze raz. Bang, bang. Super. Dobrze, ja ją wypuszczam. Wywożę zestaw. I cieszymy się tym rozpoczęciem sezonu. Do później. Jest kolejne branie, słuchajcie, ten sam kij. Super. Zobaczymy, co tym razem się udało. I po raz kolejny zestaw. Godzinę w wodzie. Ta sama miejscówka. Ale się dzieje. Testuję sobie, słuchajcie, nowe kijaszki od Dawida. Są nieco sztywniejsze niż te, co poprzednio miałem. 3,6 metra, 3,5 lbs właśnie. No i powiem Wam, że nawet fajnie się holuje. Myślałem, że będzie jakoś sztywny ten kij, ale nie. Jest tak średnio, bym powiedział. Średnio, jeżeli chodzi o sztywność kija. Fajnie się holuje. Kurczę, nie chciałbym, żeby mi weszła w zestaw. Fajnie, chyba się zapięła. Tamta była super zapięta, słuchajcie. Przypon IQ D-Rig na fluorokarbonie. I mogłem sobie pozwolić na taki haul tamtej rybki. Troszkę mocniejszy. A tutaj pobawimy się troszkę. Jak udało mi się
włączyć kamerkę. Kurde, ale szarpie. Niech się zmęczy, bo zależy mi na tym, żeby ją wyciągnąć. No pamiętam, słuchajcie, jak byłem tutaj rok temu, też na rozpoczęciu sezonu. 27 marca byłem dokładnie, a dzisiaj mamy 24 marzec. No i wtedy byłem na zerówce z tatą. Oczywiście tata też tutaj dojedzie, ale jutro. I słuchajcie, no wtedy totalna lipa. Wtedy też wiem, że ktoś złowił pierwszą rybę ogólnie na wodzie. Na stanowisku numer 1, jednego karpika złowili. Czy jakaś ryba już padła w tym sezonie na krążnie, tego wam niestety nie powiem, ponieważ nie rozmawiałem jeszcze z właścicielem. Na tą chwilę łowisko jest prawie puste. Na stanowisku numer 6 ktoś jest. Ale mam też taką informację, że jutro, czyli w piątek, ma tutaj być oblężenie. Praktycznie chyba wszystkie stanowiska będą zajęte. No ale to się nie ma co dziwić, słuchajcie, jest tak naprawdę pierwszy tak ciepły weekend. No i wiadomo, każdy spragniony zasiadki, każdy spragniony właśnie takich holi, no to ludzie wykorzystują tą pogodę. Rybka już jest w miarę blisko. To jest. No i... O kurczę, jest karpik chyba pełnouski. Dobra, spróbuję przedstawić was, żebyście zobaczyli. Opa. Jakoś tak zrobimy. Ja sobie wezmę podbierak. Tak, jest o kurcze, i jest ładna ryba, słuchajcie. Jest pełno łuski i to już jest na staczek. Chodź do mnie. Jest ładna rybka. Ojejka, nie zepnij się. Nie będę robił tego na wariata. Jeszcze nie. Wiecie co? To jest najgorsze, nie? Jak już się rybę zobaczy, a jeszcze nie wylądowała w podbieraku. I zawsze jest ta szansa, że natrafi się coś niefortunnego i się zepnie. Dlatego tu już trzeba końcówkę delikatnie. Kurczę. Brakowało 20 cm i bym ją włożył. Chodź. Chodź do mnie. Przy okazji możecie sobie zobaczyć, jak ładnie kij pracuje. Opa! Opa, opa! Nie! Dobra. Nie, jeszcze nie. Waleczna. Nie daje za wygraną. Ale... Ach, kurczę. Wejdź. Ach, siedzi. Ha, ha. Come on. Super. Bang, bang, jest rybka. Oj, czekajcie, bo mi tu woda się wylewa. Jest rybka, tak jak widzieliście, hol. Ta sama przynęta, ta sama miejscówka. Ale ryba dużo, dużo piękniejsza. Dużo większa.
super, co tu się wyprawia, ile minęło, 4 godziny zasiadki, jakoś tak, a ja mam dwie ryby, zobaczcie ją, bang, bang, 15 zł, 100 pełnołuskiego złota skrążna. To są te momenty, kiedy brakuje mi po prostu słów. Piękna ryba. Jest ogień. Tata już akurat do mnie dzwonił, jak chorowałem tą rybkę. Co tam się dzieje? Jak mu powiedziałem, to już by najchętniej chciał przyjechać. Przyjedzie jutro. I oczywiście coś tam gadał, żebym mu oddał lewą stronę. Nie wiem, o co mu chodzi, słuchajcie. Nie wiem, o co mu chodzi. Chodź jeszcze raz. Kurde, jesteś piękna. Jesteś mega piękna. O losie. Super, co nie? Dobrze, ja już się dłużej nie męczę. Teraz zrobię sobie jeszcze szybką sesję. Parę fotek i do wody. Zestaw już jest dawno w wodzie, w tej samej miejscówce. Może jeszcze coś pojedzie. Do zachodu słońca jeszcze parę godzinek, także jest nadzieja. Bęk. Słuchajcie, jest kolejna ryba i dosyć śmieszna sytuacja, ponieważ tak jak widzicie, słoneczko właśnie zaszło i przywiozłem sobie wszystkie zestawy. I to jest zestaw oczywiście ten sam, z którego mam już te dwie rybki. Zdążyłem wywieźć środkowy zestaw, a skrajny prawy byłem w trakcie. No i wtedy było branie. I powiem wam, że ryba jest mega silna, ona już pikuje cały czas w kierunku stanowiska numer 11. Na dobrą sprawę, na tą chwilę mam teraz jeden kij w wodzie, nie? Oj, podbierak mi tutaj ucieka. Zobaczymy, co tu się zawiesiło. Szczerze wam powiem, że już nie liczyłem na tą miejscówkę. No bo tak jak mówię, słoneczko zaszło, myślałem, że te rybki pójdą nieco głębiej na noc. Jednak się myliłem. Czy uda mi się wyholować trzecią rybę? W tak pięknej scenerii. Słoneczko zaszło, ale jest mega flauta. Jest ciepło, słuchajcie, to jest najlepsze. Strzałówkę już widać. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale ta ryba jest ładna. O kurczaki. Czyżby, co to tutaj? Czyżby te karpie tak podrosły tutaj w tą zimę? Mówię, co mi tutaj tak gra, to łódka jest włączona. Powiem wam, że ta rybka jest ładna chyba. Ale wiadomo, woda trochę powiększa. Słuchajcie, mam nadzieję, że mnie słyszycie, ponieważ znowu mam branie i nadal mam jeden kij w wodzie i niestety widzę, że bateria mi pada od mikrofonu i znowu ta sama miejscówka. Ja po prostu, ta ryba jest w worku, myślałem, że zdążę jeszcze za jasnego, że tak powiem, obrobić ją, nagrać coś i porobić jakieś foty, dlatego wywiozłem szybko ten zestaw i chciałem się teraz za tą rybkę zabierać. No ale znowu coś siedzi.
Nadal mam tylko jeden kij w wodzie. Tutaj już sobie przygotowałem kołyskę. Chciałem coś ponagrywać i fajna rola znowu. Za chwilę mi się czołówka przyda. Kurwa, to nie jest mały. Siedzi. Co? Ja wiem, że woda, słuchajcie, powiększa, ale to jest chyba 20+. Masakra. Chcecie zobaczyć rybę? Nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu, bo przecież jestem na rybach i łowię ryby. Nie, wiecie co, jestem w totalnym szoku, ale od początku. Mam tutaj w kołysce rybę, której hol widzieliście w momencie, gdy chciałem wywieźć środkowy zestaw. Stałem tyłem do kij, było branie. Super, wyholowałem ją. Postanowiłem ją szybko wrzucić do worka, wywieźć zestaw po raz kolejny, ponieważ po raz kolejny była to ta sama miejscówka i ta sama przynęta. Zestaw wywiozłem, włożyłem sobie kołyskę do wody, chciałem zrobić taką sesję w wodzie. Było jeszcze jasno i w tym samym momencie, gdy już chciałem rybkę wziąć do kołyski, branie, znowu z tej samej miejscówki. I nawet hol widzieliście i mówiłem wam jeszcze, że no, ciągnę taką ósemkę, dziesiątkę. Otóż nie. Ale poczekajcie, najpierw wam pokażę tą rybkę, której branie widzieliście. Proszę bardzo. Pierwszą rybę, jaką tu złowiłem, to miała 10 kg dzisiaj. Druga miała 15-100, a ta ma 16-200. Tak, taki ładny nastaczek. Ja jestem w szoku. Super. Zaraz zrobię sobie fotki i ją wypuszczę. Ale co do tej drugiej ryby, słuchajcie. No myślałem, że ma 8, max 10 kilo. Szła strasznie, no po prostu jak taka dyszka. Jak się później okazało, włożyłem ją do podbieraka. Ciśnienie podskoczyło mi momentalnie. I słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć, że mam nowe PB. Tak. Jest marzec, 24. Pamiętam, jak rok temu tutaj dostałem w marcu w dupę. W kwietniu złowiłem chyba 2 jesiotry. Tak naprawdę karpie na krążnie zacząłem w zeszłym roku łowić jakoś w maju. I w sumie nie było w tym nic dziwnego, bo wszyscy, którzy tutaj jeżdżą na krążno, wiedzą, że niestety ta woda dosyć późno stosunkowo do innych wód w Polsce się budzi. Nie wiem dlaczego. No ale to, co dzieje się na dzisiejszej zasiadce, jest totalnym zaprzeczeniem tego wszystkiego. Mam 4 ryby. Jeszcze raz wam pokażę. Mam 4 ryby, w tym nowe PB i taką piękną nastkę. A przede mną jeszcze jest kupa czasu. Jeszcze wszystko może się wydarzyć. Także ja ją wypuszczam. Tego pana zostawię do rana. Nic mu się nie stanie, także nie musicie się bać. No i rano pokażę wam prawdziwą petardę. Oczywiście ważyłem ją, ale nic wam nie mówię. Za dużą adrenalinę miałem i rano na spokojnie zważę i ją zobaczycie. Do później. Do rana. I co, mieliśmy się widzieć rano, a to jeszcze noc. Nie, słuchajcie, tak na dobrą sprawę minęło może z godzina, półtorej znowu. Zdążyłem w sumie zjeść kolację i chciałem już się położyć. No ale niestety karpie mi skutecznie w tym przeszkadzają. Po raz kolejny lewy kij, no w sumie tylko jeździ ten zestaw. I jest maluszek tym razem. Taka dycha gdzieś, może nawet niecałe. Ale taką zrobił roladę. Kurczę, żałuję, że nie mam nic podłączone, żeby nagrywać te brania. No ale nie spodziewałem się, że w nocy będą brania. Także postanowiłem wam go pokazać i od razu go wypuszczam. Taki bonusik. A petarda czeka na rano. Dobra, idę. Zrobię sobie jeszcze fotę i czas to począć trochę. Siemaneczko. Czas wstawać, słuchajcie. Nie wiedziałem, że już jest tak późno. Namiocik, który teraz posiadam, jest to HQ Dual Layer z Avid Carpia i ma tak zarąbisty, słuchajcie, materiał, że ja nie wiedziałem, czy jest jeszcze ciemno, czy już widno. Totalnie ciemnia.
działo się w nocy. Słuchajcie, działo się do takiego stopnia, nie wiem czy tutaj akurat widzicie to. Po nocy mam dwa zestawy wyciągnięte. Totalnie chciałem się po prostu wyspać. Chciałem się po prostu wyspać i już stwierdziłem, ja to nie wywożę zestawów. Tylko środkowy zestaw jest w wodzie. Działo się tak, że... Aha, tą rybkę o 22 widzieliście jeszcze, to wam nagrałem. Natomiast jakoś po godzinie 2 z prawego zestawu, o dziwo, bo to nowa miejscówka mi odpaliła, wyciągnąłem karpika, około 8-10 kg. No to już tego zestawu nie wywoziłem wtedy, już mi się nie chciało. Natomiast lewy zestaw, jakoś koło godziny chyba 3, branie, również wyciągnąłem karpia, około 10 kg. No ale mówię, nie no, lewy zestaw dał mi tyle rybek, no to go wywiozę. I słuchajcie, nie zdążyłem się dobrze położyć, kolejne branie. Mówię, ja pierdziele. Tym razem leszcz. Mówię, o Boże. No i stwierdziłem, że po leszczu nie będę wywoził zestawu. Naprawdę, byłem troszkę wyrąbany. Jeszcze wczoraj byłem na nocce w robocie, taki trochę niewyspany. Mogłem sobie pozwolić na to, słuchajcie, żeby dwa zestawy były na brzegu. Na tą chwilę na moim koncie jest 7 karpików w tym sezonie. No i jeden leszcz, to zawsze musi być, nie? Także super, no niewiarygodna zasiadka jak na tą chwilę. Mamy dzisiaj piątek, godzina 7:20. Do niedzieli jest jeszcze kupa czasu. A ja mam dla was do pokazania 3 piękne rybki, w tym jednego rodzynka. Także dopiję sobie tylko kawkę, żeby się obudzić. Pogoda dzisiaj ma być fantastyczna, taka jak wczoraj. Zobaczymy, czy coś jeszcze dzisiaj odpali. Idziemy po rybki. Zaczynamy, słuchajcie. Ten fantastyczny poranek od fajnego dubletu. Na pewno nie spodziewałbym się, że w marcu na zasiadce na krążnie będę miał dublet, a o ilości karpi, jaką mam już teraz złowione, to nawet nie będę wspominał. Także zaprezentuję wam mały dublecik, dublecik szkrabów, bo jakby je inaczej nazwać w porównaniu do ryby, która czeka w tamtym slingu, no to to są malutkie bączki. Zobaczcie, pyk, jedna sztuka. Super. I drugi, to są raczej bracia, jeden rocznik. Opa. Ale cieszą tak samo. Nie ma co tutaj ukrywać. Także super, ja teraz mam fajną okazję, aby zrobić sobie jakąś sesyjkę z tymi dwoma panami. Ogarnę je, wtedy wiozę zestawy, no bo cały czas moje zestawy nie są jeszcze w wodzie, oprócz jednego. I wtedy zajmuję się tym, co dał mi tyle szczęścia. Super. Do później. A więc przyszedł czas, żebym wam pokazał tą rybkę. I nie dość, że jest to moja kolejna ryba 20+, to jeszcze muszę wam powiedzieć, że śmieszna sytuacja, ale ja tą rybę znam. Tak. Ja tą rybę miałem złowione niespełna 2 lata temu na krążnie, na stanowisku numer 5. I wtedy to było też moje nowe PB i ta ryba miała wtedy 21 kg. Potem ta ryba dosyć często była łowiona. To jest taki łakomczuszek z krążna. Poznałem ją, bo ją ma mega charakterystyczną taką bliznę oraz tutaj te 3 łuski. Słuchajcie, waga tej ryby na tą chwilę, zważyłem już ją na spokojnie, dałem sobie czas, wytarowałem worek. 24 400. Mam po raz kolejny tą samą rybkę, no ale przez te niespełna 2 lata troszkę nam urosła i co za tym idzie, moje nowe PB. Poprzednie PB było to 23 200 z Miłoszewa, tak. No a teraz 24 400. Szok. Powiem wam, że jestem mega szczęśliwy. Zobaczcie go. Bang, bang! Ale to już jest kawał kloca, nie? To już muszę wam powiedzieć. Moja rybka. Ja pierdzielę. Super.
Nowe PB. Dobrze, że nikogo nie ma, żeby mnie nie oblewał, bo woda jest mega zimna. Masakra. Ale się cieszę. Ale się cieszę. Dziękuję Ci, że po raz kolejny zagościłeś na mojej macie. Coś fantastycznego. 24 400. No, rybki na krążnie ładnie przybierają. Chodź tu jeszcze raz. Bęk. Nie uciekaj jeszcze. Jeszcze porobimy sobie fotki. Super. Zestawy już mam ogarnięte. Wszystkie trzy. Za chwilę sobie usiądziemy. Wypiję sobie kawę, żeby się rozgrzać, bo tak jak widzicie, jestem cały mokry, a woda ma może z 3-4 stopnie. To sobie pogadamy, powiem Wam, jak nęcę, czym nęcę, na co łowię. Bo tak naprawdę wszystko, co teraz widzieliście, to ryba za rybą. No tak dobrze nie możecie mieć. Ojejka, nowe PB w marcu na krążnie, 7 ryb na koncie. Wiem, że się powtarzam, ale naprawdę dla mnie jest to coś nadzwyczajnego. Biorąc pod uwagę oczywiście tą wodę i wczesną porę. No, jeszcze raz. Muszę go jeszcze raz. Ojejka, chodź tutaj. Bęk. O. Przywitaj się. Ty już byłeś tu na kanale. O, już Cię widzieli. Dobra. Robię foty. Jeszcze ją zobaczycie, jak wypuszczam. Okej, zwracam mu wolność, słuchajcie. Trochę wariat był, nie szło sobie fotek jakichś fajnych porobić. No wiecie, jak to jest samemu, nie? Ale coś tam mamy. Rybkę widzieliście. Wracaj. I tak jestem już cały mokry, to już mi nie robi. Zobaczcie ją jeszcze raz. Taka pyda. Mam nadzieję, że dobrze mi widać, bo już ją wypuszczam. Super. Rośnie zdrowa. Następnym razem będziesz miała 25+. Wypuszczam. A jak stoi? Poszła. Super. Yeah! W końcu mam czas, żeby sobie usiąść i coś zaplanować, ponagrywać dla Was, bo wszystko, co do tej pory widzieliście, to był jeden wielki spontan, tak naprawdę. Ryba za rybą. A teraz tak, teraz jest czas, żeby trochę słoneczko mi ucieka, bo tak się chciałem tutaj na słoneczku rozłożyć. Jeszcze bluzę mam wszystko mokre. Nie mogę się dogrzać, zrobiłem sobie kolejną kawkę. Słuchajcie, chcę Wam powiedzieć poniekąd o taktyce, ale też o sposobie nęcenia, zaprezentowania przynęty na tych rybach, które dotychczas złowiłem, czyli 7 karpi. Praktycznie na ten moment na każdym z zestawów mam ten sam rodzaj przyponu i tą samą przynętę. I tak samo nęcę. Stwierdziłem, że jak to dało rybki, także idę w to. Zobaczymy, czy coś jeszcze się wydarzy. Według mnie już się tak naprawdę nic nie musi wydarzyć. Połowiłem i to połowiłem nieźle, nie ma co ukrywać.
Jest jeszcze dużo czasu do niedzieli, ale mówię, teraz relaks, chill out, za chwilę dojedzie tata, jeszcze żeby on coś złowił, to już w ogóle będzie petarda. Słuchajcie, przede wszystkim najpierw chciałbym wam powiedzieć, jakiego używam cały czas zestawu, ale też jakiego używam systemu, jeżeli chodzi o ciężarki. Przypon jest to przypon, o którym wam wspominałem na poprzednim filmie, taki ten mój mini poradnik odnośnie przynęt, czyli IQ D-Rig i nic więcej. Po prostu, tak jak wam wspominałem na tamtym odcinku, że ten przypon nigdy mnie nie zawiódł, tylko tutaj jest taka mała zmiana. Do tego przyponu nie użyłem haczyki White Gape'a właśnie z Avida i to jest rozmiar numer 6. No szósteczka, wiadomo, z racji tego, że mamy wiosnę, te karpie pobierają raczej bardziej ostrożnie, także jest to szósteczka. Od razu tu możecie zaobserwować malutką przynętę. I właśnie na taką wszystkie ryby zostały złowione na ten dokładnie przypon i na tą przynętę. I nie trzeba zakładać dwóch kul, nie wiem, dwudziestek, żeby złowić karpia 20+. Wystarczy taki mały waftersik, 14 mm. No chyba wam nie muszę mówić, jakiej firmy i jaka nazwa tej przynęty. Crimseed. To jest przynęta, która, mówię, naprawdę dała mi dużo ryb i którą zawsze stosuję. No i teraz na każdym z tych trzech zestawów jest właśnie ta przynęta. Ale wiecie, co zauważyłem? Od tej zasiadki stosuję właśnie ten system ciężarków. Zobaczcie, to jest, tutaj sobie tak przygotowałem, żeby wam pokazać. Klasyczny, bezpieczny klips i ciężarek. Przypon IQ D-Rig około 25 cm. Ale o co chodzi? Jakby nie będę tutaj się wdrążał w to technicznie, tylko was odeślę do kogoś, kto już to fajnie wytłumaczył odnośnie tego systemu tych ciężarków, a mianowicie polecam wam, abyście odwiedzili kanał YouTube albo po Facebooku sobie znajdźcie Stanisława Gajaszka. On właśnie fajnie wytłumaczył, na czym polega ten system tych ciężarków. Ja wam tylko mogę powiedzieć, jak w praktyce to wygląda. A w praktyce wygląda to tak, że ryby były tak zapięte, idealnie w dolny kącik warg, każda, bez znaczenia, że teraz nie pamiętam, czy przy tej rybie 16-200, przy tym lampasie, ten haczyk był tak mocno wbity w dolną wargę, że ja miałem, i tak głęboko, że ja miałem problem go wyciągnąć. Także wydaje mi się, że może być to też zasługa właśnie temu systemowi tych ciężarków, że te karpie dzięki temu systemowi tych ciężarków z Avida lepiej się zacinają. No zobaczymy. Będę testował dalej. Jak na razie mile mnie zaskoczyły te ciężarki. To jest gramatura bardzo mała. No 112 gram. Ja tutaj zawsze używałem takich ciężarków na krążnie, z racji tego, że tutaj wywózki są maksymalnie do 100 metrów, a zestaw, który teraz dał mi najwięcej ryb, jest wywieziony na 60, no to 112 gram w zupełności wystarczy, tutaj nie ma jakiegoś mułu, nie wiadomo czego, także tyle by było, jeżeli chodzi o zestaw końcowy. No i oczywiście waftersik Crimseed, mówię, to jest petarda. Czekajcie, wezmę łyczka kawy teraz. Jeżeli chodzi o nęcenie, i tutaj też cały czas nęcę tak samo, czyli malutka PV-ka, skrojone kulki 14 mm Crimseed, do tego stick mix, konopia tutaj jest oraz tutaj jest, słuchajcie, pelet Hydrofisha z Matchbitesa, to jest ta nowość. Fajny, drobny pelet, 2 mm, szybko rozpuszczalny, idealny na wiosnę, no jakby tutaj bez dwóch zdań. I co? W ten sposób zapinałem PV-kę na dosłownie 3 nitki, żeby mieć tą pewność, że szybko to puści. A co do nęcenia, tutaj mam sobie przygotowane papu. Potem wam pokażę na przebitkach, sobie zobaczycie z bliska. Tutaj również Crimseed, połówki, całe kulki. Dość duża ilość konopi. Też tutaj dałem trochę tego peletu Hydrofisha, ale nie za dużo, no bo wiecie, on jest mega drogi. Tak, pelet Hydrofisha, konopia, stick mix Crimseeda, kuleczki i to wszystko postanowiłem. Ogólnie
Powiem Wam, rzadko mocno dopalam moją bazę, moje zanęty, ale tutaj zdecydowałem, że dopalę to tak fest. I tutaj macie Liquid Fooda z Matchbajca Cream Seeda. I szczerze Wam powiem, że to naprawdę to jest... O Jezu, to jest tak dopalone. I nie wiem teraz, co tutaj było kluczem tych brań. Czy tak mocno dopalona ta zanęta, czy ta duża ilość konopi, czy ten pelet Hydrofisha, czy waftercik Cream Seeda 14 mm, czy po prostu miejscówka i szczęście. Ale na to pytanie niestety musicie sobie odpowiedzieć sami. Ja tylko cieszę się z tego, że miałem okazję się tak fantastycznie pobawić i tak super rozpocząć sezon. Tyle w temacie. Także zobaczymy, czy coś jeszcze się będzie działo. Jest koło godziny 12. Myślę, w przeciągu godziny, no półtorej, dojedzie do mnie tata. Powoli tutaj ludzie też się zjeżdżają. Już jest piątka, szóstka, trójka. No, większość stanowisk zajęta. Czy coś jeszcze będzie dane mi złowić? To już jest nieistotne. Ja i tak się cieszę. Widzimy się potem. Halo, jak mnie słychać, jak mnie widać? Mamy branie, mamy rybkę kolejną. Chyba. Coś jest w każdym bądź razie. Chyba mnie widać, co? O kurde. O kurde. W końcu i one mnie przywitały. Czyli mały Pinokio. Ale skubaniec. Mały jesiotr. No dobra, niech jest jesiotr. Jeszcze amura mi brakuje do kolekcji. Dobra, od razu Wam go pokażę. Taki mały Pinokio. Od razu go wypuszczam. Nie będziemy tutaj go celebrować. Wracaj. No nie w tą stronę, koleś. Siemaneczko, witam Was. Ja dopiero wstałem, albo już, bo aż wstyd się przyznać, słuchajcie, ale jest godzina 9. Trochę mi się pospało, no ale kiedyś trzeba to odespać. A to dlatego też spałem tak długo, że w nocy tam był jeden jesiot, wleciał, no i karpik, także super. Zobaczcie, jak się dzisiaj pochrzaniła pogoda. Tata już tutaj działa, wywozi zestawy, ale jest... No zupełnie inna pogoda jak wczoraj, jest dużo silniejszy wiatr, nie ma słoneczka, a tam w worku jest karpik, także zaraz się zajmiemy karpiem, ale chyba najpierw sobie przywiozę zestawy na świeżo, no bo już jest troszkę późno. Tata coś tam broi, działamy, może jeszcze uda się coś wyciągnąć, do później. No to co, chyba wypadałoby Wam pokazać rybkę, którą udało mi się wypracować w nocy. No, 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 Ty mi tutaj nie uciekaj, tu masz swoją matę. Worek. Trochę się spieniłaś nam. Super. Zobaczcie tego bączulka. Obudził mnie jakoś chyba o godzinie 3 czy 4. Standardowo już z lewej miejscówki, 2 metry głębokości. Cream Seed cały czas nam fajnie pracuje i przynosi rybki. Chodźkaj. Już jesteś spokojny? Proszę bardzo. Nie za duży, piękny, pełnołyski, ale taki też cieszy. Nie oblej mnie. Jestem po śniadaniu, najedliśmy się, teraz zestawy już też przywieźliśmy. Ja zostaję przy swoich miejscówkach, została jeszcze doba zasiadki. Zobaczymy, czy uda coś się nam jeszcze wypracować.
Nawet takie karpiki, jak będą wpadać, również będą nas cieszyć. Ty, no ale czemu ty nie chcesz się nam pokazać? Pokaż się jeszcze, zobacz, pokaż jaki jesteś piękny. Hop, no zobaczcie, no. Jesteś wariant. Już? Już. Hop. Super. Zrobię sobie jeszcze fotki. Ty tutaj, żebyś tam na deski nie wyleciał i walczymy dalej. Na szczęście patrzyłem pogodę, ma się troszkę przejaśnić. Jest to taka nasza nadzieja na to, że możliwe, że jeszcze uda nam się coś złowić. Ponieważ koło godziny 12 te wszystkie chmury, które widzicie, mają przejść, ma wyjść słoneczko. Jutro z rana też ma być słońce, także jest nadzieja, że jeszcze coś wleci. Do potem. No i co? Dzionek minął bardzo szybko. Po południu na szczęście mieliśmy fajne słoneczko, było mega ciepło. No i była też nadzieja, że któryś z tych sygnalizatorów nam ładnie zagra. Ale niestety wszystko stoi jak wmurowane. Rybki nie chcą pobierać pokarmu. Chyba miałem tylko taką jedną lukę właśnie w ten czwartek i rybki tutaj żerowały. No zobaczymy, czy uda się coś jeszcze, przede mną ostatnia nocka. Zobaczymy, czy coś się uda wypracować. No może nie mi, ale chociaż żeby tata coś dołowił, rozpoczął sobie również sezon, łowiąc jakąś rybkę. Cała noc, wszystko, no się cała noc jest dopiero, słuchajcie, słońce zachodzi, jest gdzieś koło godziny 18.30, także jest no jakieś 15 godzin zasiadki do jutra, więc są duże szanse, ale wiadomo, trzeba mieć nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia. Mam nadzieję, że w nocy tutaj coś mi zagra pięknie. Nie mogę się przyzwyczaić do tych dźwięków sygnalizatorów. Poprawimy swingerka. Ok, także mam nadzieję, że coś mi tu jeszcze zagra w nocy. Widzimy się rano. Na razie. No i zobaczcie, co udało się tacie wypracować. Mamy godzinę 6 nad ranem. Niesamowita rola. Myśleliśmy, że mega silny karpik, a to zobaczcie, jaki duży jesiotr. Za chwilę go zważymy. Jesteśmy ciekawi, ile on może mieć. No ale plus 15 raczej ma. Podnieś go ciut wyżej. Wierz go się. O, niezły. Dobra, połóż go, bo mega zimno. Od razu go zważymy. Zobaczcie, 16700 minus 1,4
To jest 15-300 jakieś. Okej, wypuszczamy go. Ale jest zimno, naprawdę. Udaje? O, leć. Poudaje trochę. Idzie. Nie ma karpika, ale jest życiowy jesiotr. No i trzecia nocka tej jakże wspaniałej zasiadki minęła. Niestety u mnie tym razem cisza. Tata, tak jak widzieliście, dołowił pięknego jesiotra 15-300. Ja już jestem spakowany, jest dosyć wcześnie, ponieważ jest po godzinie 9, no ale niestety muszę przed godziną 10 się tutaj stąd już ewakuować. Obowiązki niestety wzywają. Co do zasiadki, no wydaje mi się, że nie trzeba tutaj żadnych słów podsumowujących tą zasiadkę mówić, ponieważ no było nieźle, było fantastycznie, jak na wczesną wiosnę, na krążnie. Uważam, że super połowiłem. Mam nowe PB 24-400. No ja jestem szczęśliwy po tej zasiadce, spełniony na pewno po tej zimie. Połowiłem sobie, nałowiłem się. Tego mi brakowało, nie ma co ukrywać. Także ja się zwijam. Jeżeli vlog Wam się podobał, no to wiecie, co macie robić. Już chyba nie muszę Wam mówić. Tata jeszcze walczy, zostaje do końca, a ja uciekam. Więc do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie.